Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Driver San Francisco. Ludzie, wy nie macie pojęcia, jak ciężko jest nagrać tą grę. Ale dobra, jakoś udało mi się ją w ogóle uruchomić. Nie wiem, czy mi się zaraz skraszuje, czy nie mam pojęcia, ale powiem wam, że... No jest masakra. Oh, fucking shit. Zobaczcie, co ja tu mam. Alfa Romeo. Tym samochodem zajebiście się driftuje. No nic, dzisiaj pogramy trochę bez moda graficznego, bo zdaje się, że on już przy samym uruchamianiu gry po prostu ją crashował. Okej, i teraz tak, musimy dojechać do... O, jednej z misji. Tutaj jest jedna zablokowana misja, ale ja chcę jechać na wyścig. Wow! Jaki koniec, dopiero początek zabawy, ale tu driftuje, kurde. Widzę tam skocznię, wyskocznię! O nie, skręciła. Damn it. Okej, mam. I ścigamy się. Okej. Aston Martin DBS. Nie, DB9? Ale Roadster. Wow! This isn't stock car racing. We don't have mechanics to fix up our car when we're done. Oj tam. Dobra, mamy tu przeciwnika. Też Aston Martin. Ooooooo! Kurde. Zapomniałem, że tu nie ma speedbreakera jak w Need for Speed Carbon. God damn it. To wiecie co? Pomożemy sobie troszeczkę. Spróbujemy myk. Boom! Okej. Okay. I trochę zatrzymała moich przeciwników. Zostali właściwie wszyscy z tyłu. Wow, ale to rzuca! Nie tak. Nitro. Inaczej nitro się włącza. Spadaj. Jakiś rów mnie goni. 250? No nie za dobrze. Ile ja tych okrążeń muszę tu zrobić? Chyba dwa aż. To jest dopiero 12 punkt na 28. O! Jak rzuca, ej. Ja tu w ogóle nad ręcznego nie dotykam, a samochód sam się... Auć. A samochód sam wchodzi w poślizgi. Fajnie. Oj, trochę już rozwalony ten Aston, ale dobra, jeszcze jakoś żyje. I tutaj będzie długi, długi zakręt. Nie, tu będzie ostry zakręt, nie długi zakręt. You keep this up and I swear if you ever need a kidney, I'm your guy. Why are we talking organ donation? I'm just saying, I'm grateful, you know. What? Oh yeah! And how do you know how badly a drunken monkey can drive, huh? Ale oni są zaraz za mną, jak oni dobrze jeżdżą. We lose this, and I'm going back to Nagoya, remember? Oh, we can't have that. I'd miss you terrible. Oh shit! Out in front, baby. Cholera! Oni są zaraz za mną. Muszę uważać na te drifty, bo jak się z czymś zdarzy, to będzie kiepsko. It won't always be this way. What, you're magically going to forget how to drive like this? Okay. Yes. We just got rich. Yes, we did. Screw college. We should do this for a living. Oh, jeez. No dobra. Pojedziemy sobie wyścig. Jeszcze go nie robiłem. Graj. Jaki samochód muszę tu mieć? Co ja odblokuję? Chevrolet Bel Air jakiś. Zobaczymy. O czym będę jechał? Chyba moją Alfą. No. O kurde, ale zapieprzają gnoje. No nic, ja mogę sobie zawsze pomóc ruchem ulicznym. Wyskocznia! Co to robi wyskocznia na środku drogi? Nieważne, bo fajne. Gdzie teraz? Tutaj. Okej. Okay. No to co? I tak jestem pierwszy, więc może trochę pozderzamy. I bum! Oj, oj, oj! Oj, zajebiste to jest.
Uwaga. Okej. Tener jest pierwszy. No nie, no tamci są strasznie słabi. Moja alfa jest dla nich zdecydowanie za szybka. Bum. Ups. Okej, drift. Ej, kurde, ten samochód ma napęd na przód, tutaj driftuje. Chwileczkę, to nie... Ou, tu chyba trzeba było skręcić w lewo wcześniej, ale tutaj też mogę sobie skręcić. To są wyścigi z punktu do punktu, więc mogę sobie jechać tak, jak mi się podoba. Uuu, przesterowałem, cholera. Okej. Wow, skrzyżowanie! Jakieś coś wziąłem ze sobą. To są chyba... Aha, już wiem. Jeśli się uzbiera wystarczającą ilość tych ikonek, to będę mógł obejrzeć sobie jakiś tam film ciekawy odnośnie gry. Wow, to tutaj. Aj! I... Super! Chwila, czy ja tędy dojadę w ogóle? Mam nadzieję, że tak, ale chyba raczej na 100% tak. Okej, okay, dobra. I... To wygląda jak chińska dzielnica trochę. Oooo! Oj, oj, oj. Na drift ten samochód się nie nadaje, za mało mocy. I... no cóż, napęd na przód to też zdecydowanie jest minus. Dobra. A tak na marginesie, to coś wam pokażę zaraz. Wczoraj udostępniłem film z The Crew. Jak to się... Wow! Okej, chwileczkę, jak tu się kamery do cholery... O właśnie. I zobaczcie, jak bardzo podobny jest kokpit. Znaczy, samochody się różnią oczywiście, bo to tutaj są trochę inne samochody niż The Crew. Ale jeśli chodzi o pracę kamery w kokpicie, czy jej ustawienie, jest w miarę to podobne, prawda? O! To tylko taka ciekawostka. Jo! Nie! Wygrają! Kurde! Ja pierdziul... Zobaczcie, no masakra! Zaliczono. Okej. Może być. To teraz tak, tutaj mamy niedaleko tą misję. Zobaczmy, policyjną. Look, there's a reason I'm driving the car, Preston. Someday when you've got more experience. Oh, shove it, Kowalski. Pulling over these jerks isn't gonna do anything. They're breaking the law. I'm gonna get them off the streets and maybe save some lives. Okej. Jakiś kurczę zadufany w sobie policjant próbuje wytłumaczyć typiarce, że jest dobry. No dobra. No to się zabawimy. Mam tutaj Dodge'a Charger'a. A właśnie stuknąłem Nissana Skyline'a R32. I gonię jeszcze tutaj 370Z. Okay, it's time to introduce these guys to some walls. Okay. Oh! Niedobrze. Zrobimy inaczej. Powiedzmy tu. O Jezu, wziąłem taką popierdziawkę małą. Nie, noż. Kurde, jeszcze raz. Oh! I tutaj. Boom! Oh! Koło mu odpadło. Nieźle. School's in session. Who's next? Uwaga! Boom! Oh! O kurde. Nissana załatwiłem. Two. Remaining? Two. Ups, nie trafiłem za wolne to było. Boom! Dobra, i teraz tak, wracamy do
radiowozu i ostatniego typa rozwalimy już radiowozem. Uwaga! Boom! O kurde. I hope we can all take something away from this. I'll meet you back at the station for refreshments. O właśnie, a propos Tira. Zobaczcie sobie. To jest zajebiste. Znaczy, lepiej jedzie się pod prąd. Uwaga, jeszcze się naładuje. Bum! Kurde. Zaraz się wbije tym Tirem pod prąd. Zobaczcie, jaki to jest duży ruch uliczny w tej grze, co nie? Czujemy się prawie tak jak w normalnym życiu. To jest bardzo fajne uczucie. Bum! O kurde. To jest zajebiste. O, wóz strażacki to może być problem. Ale wóz strażacki sobie weźmiemy. Też powiem. Audi TT! Wow! Audi TT RS właściwie. Jedziemy prosto do misji, którą, wow, musimy sobie wykonać. Jeszcze sporo tutaj muszę pojeździć, powykonywać tych misji, żeby odblokowały mi się naprawdę fajne samochody. A to co to jest? O kurde. Zobaczmy go. Co to jest za samochód? Oldsmobile. Ej, to wygląda jak sabre z GTA. Nie? Dobra. Bum, bum. Chodź, chodź, chodź. Wow, to samo driftuje. Ja nie chciałem tu jechać, on sam tu skręcił. Policja! Wow. Skocznia! Okej, tu już mamy misję. A church! They broke into a church? Yeah, and stole the poor box. Ooh. I've had a bad day. I'm in a bad mood, and these guys are gonna rue the day. Amen to. Okay. No to jedziemy. We ain't pulling punches with these guys. Agreed? I've waited years to say this. Say what? We're on a mission from God. Jesteśmy w boskiej misji. Dobra, damy sobie. Wow! Option. No to pojedziemy sobie tutaj. Muszę go jakoś chyba zatrzymać ruchem ulicznym, ale kurczę, on nieźle zapieprza. Jakoś dziwnie przyspiesza, bardzo dziwnie. A tymi wozami się, kurczę, fantastycznie jeździ, bez kitu. Tak one fajnie są zawieszone, no nie wiem co. Coś niesamowitego. Dobra, próbujemy tym. Chodź tu, koleś, chodź tu! Wow! O kurde, ale tym SUV-em naprawdę ciężko się jeździ. On tak wpada w poślizg i ciężko go opanować na tym poślizgu. Dobra, pomożemy sobie trochę. O! Trochę za późno. Tu też będzie za późno. Nie wiem, gdzie on teraz skręci. Lepiej pojechać za nim. Wow! Pojechał prosto. Bum! Wow! O kurde. No dobra, to próbujemy teraz z tym. O! Jak on dziwnie skręcił. Co to było w ogóle? Samochód jakiś dziwny. Uwaga! No! Bum! Tak średnio mi wyszło. Odbiłem się rykoszetem. Bum! Oooo! Odpadło mu koło od razu. Another happy ending. No i super. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie odblokuję już kolejne terytoria. Jeszcze zostały mi dwie misje tylko. Dobra, już misję Tenera mamy odblokowaną, ale tu jest jeszcze jedna misja do zrobienia. I już sobie przechodzimy do pojazdu. O, ten sam zresztą. Listen to me, KP, calm down. Put your pacifier back in your mouth and Hey, bitch, your boy little babe been biting my rhymes. So tonight my crew's gonna bust up the launch party. Crazy P sounds real mad, Jackie. What you gonna do, asshole? The venue's a secret. Secret? You got signs all over town, you ass clown.
I'll see you later, JV. JV, okej. Okay. Musimy dojechać do klubu na czas, okej. Okay. O kurde, jest jeszcze jeden problem. Muszę... Tak, dobra, wiem o tym. Już. Dalej. Muszę rozwalać wszystkie te tutaj wystawki. Yeah, the world's crying out for more rappers. KP doesn't know where the show is, so we just smash all the street ads. Okay. I never knew there was a brain under all that beat. The brain's new. Super. O, mam problem. Nie, rozwaliłem je, dobra, to nie ma sprawy. Później te misje z rozwalaniem tych jakby plakatów będą naprawdę cholernie ciężkie. Żeby rozwalić wszystkie plakaty, będzie trzeba się naprawdę postarać. I żeby zdążyć na czas, to już w ogóle. Oh yeah! Wow! You still think you're gonna bust up the party tonight, KP? If it ain't tonight, it's gonna be soon. Ha! Little Bay's gonna be so huge after this drop, you're gonna need a bulldozer to get past his entourage. Oho! Uwielbiam ten tutaj moment, to jest zajebiste, to się tak fenomenalnie driftuje, że to jest szok. Normalnie jak drifty w kanionie, jak w Need for Speed Carbon. No dobra, może tutaj lepiej się trochę driftuje niż w Carbonie. Przynajmniej wygląda to bardziej realistycznie. Wygląda. Bardziej. Oh yeah. Okej. Okay. Gary, I could kiss you. I'm not going to, but I could. Okej. Zostało mi 30 sekund, ale za każde rozwalenie tego jakby plakatu dostaję plus 3 sekundy, jak widzicie. Okej. Woo! Nie trafiłem, cholera. O cholera, niedobrze. 3 plakaty. Good luck finding the club now, KP. You gonna pay for this, Viola? I'm gonna get paid when Little Bay's spitting on you from the top of the charts. Oh, fuck. I can't turn up to this gig and all. Jeden zostawiłem ze sobą plakat. Cholera. If I don't take down those signs, there won't be a gig to go to. Dalej, Luceku! Nie trafiłem. I know, I just don't care. Pięknie. Uwaga! I ostatni! O, fajnie. No dobra. Fajnie. Yo, KP! You know where Little Bay's gig is? No, you don't! Dobra. How's it going? Haha! Decided to pay us mortals a visit, huh? Are you up for some real police work? Hit me! We got a tip on the car Sarah Allen spotted near the kidnap. The one belonging to our mis- Świetnie, no to jedziemy. Okay, what's the deal? Tip is there's a suspect vehicle matching the description in Midtown. Uh-huh. Near Grace Cathedral. Ah, thank the Lord. Let's go. No to lecimy. You're trashing the car again. Yeah, that's pretty much how I roll. 600 metrów stąd. Dr. Allen described a white European sports car. You find the car, maybe we'll find out who the girl with the knife was. Clear a case for once. Tu muszę gdzieś skręcić, o kurde, jestem... A nie, tu się da skręcić, dobra. No to... To było cudowne. Gdzie tu się wyjeżdża? Tutaj dopiero. Cholera. Okej. I co musimy zrobić? There it is. Yeah. Wow! Aston Martin. Got it. Woo! Baby, this girl is calendar material. We gotta get closer. I swear there's something familiar about her. Nadaje się do kalendarza dla panów. No i lecimy. I co? Śledź podejrzaną. Okej, okay. Nie mogę być chyba za blisko, ale też nie mogę wyjechać poza niebieską obręcz, którą widzicie tutaj. Ops. I musimy tak podążać za panią, która nadaje się do kalendarza dla panów.
Hey, I ain't a crash test dummy. W ogóle, no, tak jak mówiłem, są te podobieństwa w The Crew i jeszcze znalazłem coś podobnego, no, klimat gry jest podobny, w sensie natężenie ruchu na ulicach jest podobne jak właśnie w The Crew, nie wiem, dopracowanie terenu. Jestem ciekawy, czy w ogóle nad The Crew pracowała ta sama ekipa, ci sami ludzie, co przy Drivers San Francisco, bo tutaj widać pewne podobieństwa, naprawdę. Ale dobra, skupmy się tutaj na grze. Jeszcze mi trochę tego śledzenia zostało, pamiętam, że to była dosyć długa misja. Ale damy sobie radę. Yeah, well, I wouldn't mind paying her some. She's not your type, Jones. Unless you like girls who stab you on the first date. Pricey, too. Only one crook in town's got the weight to put her on the payroll. Jericho. Hey, put your foot down. She's pulling too far ahead. I'm on it. Kurde, coś czuję, że zaraz mi się ten... Zaraz mi się gra skraszuje. Ej, czy ja mogę już przejechać przez most? Wow, ten most jest niesamowity, on jest tak wielki. Natężenie ruchu jest na nim tak zajebiste. Tak, wiecie, no po prostu czujemy się jakbyśmy byli... John, what are you doing, man? She's right. Jakbyśmy byli w realnym świecie. Through what? Okay, we are definitely taking you to the hospital. This is affecting you, man. No, I'm fine. Look, we've got to let her go. Just trust me on this one. Well, at least we know who we're looking for. She'll turn up again. In my dreams of nowhere else. No i tak to właśnie Layla wygląda. Charon, assassin. You could bet your life she's our shooter from the helicopter, which means she's on. Okay. Previously on Driver San Francisco. I teraz tak, będziemy chyba mieli odkryty kolejny obszar, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale już powinny się pojawić jakieś nowe fajne samochody. Zobaczmy, co tu na przykład będzie. Tu mamy to. No nie, jest na razie tylko Chevrolet z tych takich lepszych. Camaro oczywiście, SS. A właśnie, coś jeszcze zobaczymy. O, oh, Jesus. Szkoda, że tak wolno cofa ta ciężarówka. No nie wymijajcie, ja was chcę tutaj podrzucić. A ciekawe jak będzie z ciężarówką. Wow! Dobra moi drodzy, dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, pa pa.